Prywatna rejestracja. Kupujecie samochód. Montujecie sobie prywatne rejestracje, takie, które Wam się podoba. Ja piszę zawsze na górze, że auto jest wykluczone z kontroli i na dole, że jest to pojazd niekomercyjny. Tylko niekomercyjne pojazdy mogą poruszać się dowoli po drogach, ponieważ jest wolność. Robicie sobie dowód rejestracyjny pojazdu waszego. Jeździmy ostrożnie. Szanujemy pieszych, innych kierowców. Nie szarżujemy. Prędkości na drogach szanujemy. Jesteśmy dżentelmenami. Kierowcami dżentelmenami. Podczas zatrzymania przez policję, prywatną instytucję, która ma NIP i REGON. To jest firma, która jest obowiązana do pilnowania i porządku na drogach. Pierwsze co? Pytają się Was: panie kierowco, proszę o dokumenty. Mówicie: tak, proszę, tutaj są dokumenty, ale nie jestem kierowcą, jestem podróżnikiem. Sprawdzają Was. Niektórzy nie mają zielonego pojęcia, bo nie znają prawa. Zawsze prosicie, żeby zadzwonili do głównej komendy, do tego szeryfa, który zna prawo. Zazwyczaj jest uśmiech, parę słów zamienią. Policjant mówi: proszę jechać ostrożnie, i sobie jedziecie do miejsca docelowego. Tak to wygląda. Jeżeli podoba się film, rozpowszechnijcie go po swoich znajomych, po wszystkich, których to interesuje. Pamiętajcie, że jazda samochodem na swoich rejestracjach to jest wasze prawo i wasza odpowiedzialność. Pozdrawiam.